Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof Iwisz, witam Państwa i zapraszam na Grę w Ciemno. Witam publiczność w studiu i naszych dzisiejszych graczy. Gra w Ciemno to teleturniej, w którym napięcie rośnie wraz z każdym kolejnym pytaniem, ponieważ żaden z graczy nie wie, o jakie kwoty toczy się gra. Stawki te będą cały czas znane Państwu. Dla Państwa, naszych widzów, mamy konkurs, w którym ktoś dzisiaj wygra 3000 zł. Należy wysłać SMS o treści gra pod numer 73550, wtedy, kiedy na ekranie pojawia się zegar odmierzający 30 sekund. A teraz pośród 30 graczy wybiorę pierwszą osobę, która zagra dzisiaj w ciemno. Przeczytam Państwu pytanie z czterema wariantami odpowiedzi. Proszę, abyście za pomocą przycisków wybrali prawidłową odpowiedź. Ta osoba, która pierwsza odpowie prawidłowo, pierwsza dzisiaj zagra w ciemno. Oto pytanie. Co w świecie muzyki oznacza słowo folk? A. Muzykę ludową. B. Muzykę klasyczną. C. Orkiestrę symfoniczną. D. Muzykę jazzową. Prawidłowa odpowiedź to A, muzykę ludową. Zobaczmy, kto tak odpowiedział. Mamy 23 prawidłowe odpowiedzi. I teraz przekonamy się, kto prawidłowo odpowiedział jako pierwszy. Gracz z numerem czwartym, proszę bardzo. Witam, dzień dobry. Proszę. Co panią do nas wprowadza? Właściwie przyjechałam zabawić się dobrze. A, świetnie. Tak. Kto z panią przyjechał? Córka. Na imię ma? Klaudyna. Witamy, Klaudio. Dzień dobry. Przed panią, pani Katarzyno, 50 ponumerowanych kopert. W każdej kopercie czek od 0 do 100 tysięcy złotych. No i cóż, wybierzemy 5 z tych 50 kopert. Możemy zaczynać? Tak. Proszę bardzo. Oczywiście są tam te dwie pechowe koperty, czyli tracę wszystko, tracę połowę. Proszę je omijać szerokim łukiem. Pani Katarzyno, przypadkowe liczby, czy jakieś dla pani szczęśliwe? Zupełnie przypadkowe. Jeszcze córce zawiążemy oczy. Córka się uczy jeszcze, Klaudio? Klaudyno. Klaudyno, przepraszam. Tak, uczę się jeszcze. W tym roku piszę matury. Aha, dobrze. Możemy wybierać. 9, 16, 27, 36. Jeszcze jedno. I jeden. 36 i jeden na koniec. Proszę o kopertę. Najpierw będę czytał pytanie. Jasne. Potem pani wybierze kopertę, o którą pani walczy. Dobrze. Ja z kolei przeczytam cztery warianty odpowiedzi. Jeżeli pani wybierze prawidłową odpowiedź, koperta jest pani. Jeżeli złą, własnoręcznie zniszczy pani kopertę w tej oto niszczarce. Oto pierwsze pytanie w grze. Jakie imię nosi tytułowy bohater filmu Bertolucciego Ostatni cesarz? Która koperta? Może jedynka. Proszę. Pui, Fan Song, Kim Nim, Lon Nol. Oglądałam oczywiście ten film. Jasne. Co prawda tam jego imię
nie padało może nagminnie, ale kojarzę, że to było pół i, czyli odpowiedź A. Tak jest. Proszę bardzo, koperta z numerem 1 jest już pani. Ja mam dla pani jeszcze 4 koperty, 4 pytania. Kolejne przeczytam tuż po przerwie, kiedy wrócimy z Grą w Ciemno. Państwa, ponownie oglądacie Teleturniej Gra w Ciemno. Jako pierwsza w ciemno gra pani Katarzyna. Dobrze zaczęła, jedną kopertę zdobyła przed przerwą. Teraz jeszcze 4 koperty i 4 szanse. Oto kolejne pytanie. Którym kręgiem szyjnym jest atlas? Najpierw koperta, pani Kasiu. 16. Ja pani podam. Proszę bardzo. A mogę jeszcze zmienić? Proszę. Dobra. Zmieniam. 9, tak? Tak. Dobrze. Ma pani problem z decyzjami? Tak. Widać. Ciekawe, jak będzie w czasie licytacji, co? To może potrwać, tak? Dokładnie. Oto warianty. Pierwszym, trzecim, siódmym, ostatnim. Chodzę na rehabilitację nawet kręgosłupa szyjnego i nie mam pojęcia. Atlas. Może córa pamięta? Pamięta pani? No chyba tak. Proszę nie mówić, tak? Nie mówię. Proszę nie patrzeć, pani Katarzyno. Wariant na palcach poproszę. Córka wie. O rany, no to już obciąż. No ale ona ma biologię zdawać to. Nie wiem, C. Nie wiem, z czym. Ze siódmym, tak? Tak. Klaudyna? Niestety pierwszym, on dźwiga całą czaszkę. Tak jest, dźwiga czaszkę. Pierwszym. Odpowiedź A. A chodzi pani na rehabilitację? Tak. Szyjnego? Tak. To 9 do niszczarki. Dobrze, jedna zdobyta, jedna zniszczona, 3 jeszcze do wygrania. Kolejne pytanie. Najniższy tytuł arystokratyczny to? O którą kopertę będzie pani walczyła? O 16. Na pewno? O 16. Proszę. Dziękuję. I mamy takie warianty. Dziuk, hrabia, książę, baron. Nie wiem, kto to jest dziuk. Wiem, że książę, jeżeli nie wiem, co to, znaczy nie wiem, z tego co wiem, aha, to książę będzie tym takim tytułem najwyższym. Potem by był hrabia, baron. A nie wiem, kto to jest ten dziuk. W związku z czym... Zapytam... Proszę nie patrzeć. Nie patrzę. Klaudynę. To znaczy nie jestem pewna, ale chyba tak. Powinna u nas grać. Wie? Nie, to jest już skandal. Jak to? 18 lat skończone? Tak. No to może pani grać. Najniższy. No dziuk, bo nie wiem. A. Klaudyna? Ostatnia odpowiedź. Baron. Duke znaczy książę. No tak, Boże, Duke to jest ja książę. Nie mam pojęcia po prostu. Baron. Ze staroniemieckiego baru bogi. No niestety. Niech pani wyśle SMS-a, pani Klaudyna. 75550. Proszę. Do niszczarki 16. A chciałam powiedzieć baron. Dobrze, nie ma co myśleć o tym, co było. Jedna wygrana, 2 zniszczone, 2 jeszcze do wzięcia. Przedostatnie pytanie dla pani Katarzyny. Nie całuj mnie pierwsza. Z czyjej piosenki pochodzi ten wers? 2-7 czy 3-6?
wszystko jedno, może być 3-6. 3-6? Mhm. To nie jest wszystko jedno przecież. No nie, no wiadomo. 3-6, proszę. Tak, dziękuję. Skaldów, czerwonych gitar, trubadurów, budki suflera. Jak to leci? No proszę, proszę. Ja naprawdę poczuję. Proszę. Nie wiem. Nie całuj mnie, pierwsza, nie całuj. Coś takiego. O to chodzi. A patrz, tam, no takiego jest, tak. Ja po prostu nie śpiewam. Dokładnie. Waham się pomiędzy dwoma odpowiedziami. A? Trubadurzy albo skaldowie. Ja stawiam na A. Klaudyna? Tak, dobrze. Tak jest. O, raz do roku. Bardzo proszę, 36 jest pani. I oto ostatnia koperta z numerem 27. Ja tylko przypomnę państwu, że cały czas trwa konkurs, w którym ktoś z was dziś wygra 3000 zł. Aby mieć na to szansę, należy wysłać SMS o treści gra pod numer 73550, wtedy, kiedy na ekranie pokazuje się zegar odmierzający 30 sekund. Powodzenia, a my wracamy do gry w ciemno. Ostatnie pytanie dla pani Katarzyny i Klaudyny. Który warszawski budynek zyskał miano strasznego snu pijanego cukiernika? I mamy takie warianty. Pałac Prezydencki, Belweder, Sejm, Pałac Kultury i Nauki. Postawiłabym tutaj na Pałac Kultury, gdyż on taki, prawda, tak jak jest lany, no tak mi to wygląda, jakby tak był lany. Tak jak babki się leje nad morzem z piasku. Okej, no. No tak, tak bym... Śledzimy pani tok myślenia. Nie, no taki pierwsze moje skojarzenie jest takie. No nic, już nie będę się rozwodzić. Stawiam na ten Pałac Kultury. Na D, odpowiedź D. Tak jest. Poproszę koperty. Pani Katarzyno, czy chciałaby mi pani sprzedać te koperty, czy nie? Szczerze mówiąc, jestem osobą ciekawską. W związku z tym chcę... Znaczy, bym chciała zobaczyć, co w nich jest, to na pewno. Jeżeli jakaś suma, którą pan zaproponuje, będzie dla mnie wystarczająca, to może się zastanowię. Jaka suma byłaby dla pani wystarczająca? Taka realna. Realna? 30. Pan pyta, ja mówię. Ja od razu wiedziałem, że tak pani powiem. Dlaczego? Czułem to. Dlaczego, że 30 powiem? Bo tak skromnie właśnie pani pojechała. No właśnie. Wyczułem panią. Taka kapa. Wiedziałem, jest. Że będzie 30. Tak skromniutko. 30. Tak. No to fakt, tak. Mogłam więcej powiedzieć. Ma pani jeszcze szansę? 50. Czyli 50? Tak. No skromniutko, cały czas skromnie. Nie, no okej, 50. Więcej. Ale co, nie chce pani przesadzić? Nie, 50, nie, nie żeby chcę... nie przesadzać. Tak, po prostu wie pan, tak na środku. To... Czyli 50 tysięcy, tak, tak, żeby nie przesadzić już, prawda? Tak. Znam mnie pani wyrozumiała jednak. Dobrze, za te trzy koperty 500 zł. O! Odjąłem kilka zer tylko. Nie no, dobry pomysł. Tak samo się zaczyna. Piątka z przodu jest. Dobry pomysł. Przyszła się pani bawić? Nie no, czy pewnie, że tak. Bawi się oczywiście. Pani? Nie, no jasne, oczywiście, że tak. Jeszcze lepiej bym się zabawił, jakbyśmy odkręcili koperty do góry nogami. Dopiero by był czat. A to nic nie widać. No ale to nie o to chodzi, żeby pan nie widział numerów i pomieszali. Dobrze, chce pani tak się zabawić? No jasne. A proszę bardzo. Ja też się lubię bawić. Tak sobie tak właśnie z Klaudyną wymyśliłyśmy. Żeby pomieszać je. Tak, żeby tak. Pani mi pomiesza, nie patrzy. Dobra. Dobra. Już. Bo teraz tak, tak naprawdę ja nie wiem, która koperta jest która teraz. No ja wiem. Ani mi tego nie mówią, ale ani nie mam podglądu na kamerę. Rozumiem. Odwróciliśmy. Tak. Ja nie wiem, która jest która. Czy chce mi pani którąś z nich sprzedać?
mogę sprzedać za dobrą cenę. Nie za, nie za 3 za 500. To nie. To za tą nie. Za taką cenę nie. Aha. Czyli rozmawiamy o 3 kopertach, czy o jednej, dwóch? O ilu? Nie wiem. Dobrze. 3000 za 3 koperty, oh. Okej? Wow. A jak tam jest właśnie te 5 dych? Dobrze, 5000. A jak tam jest 5 dych? A jak tuwa? To co? Ja proponuję 5000. Za 3? A pani śpiewa cały czas to samo. Nie, no, no okej, ale za 3. No tak. To ja na przykład zejdę scenę, żeby nie było. Z tych 50. Tak. Hmm? Na 38, bo tyle mam lat. Tysięcy, 38? Tak. Dorzucę, skoro jest pani młodsza. 8000 za te 3 koperty. Trójkę dorzuciłem, prawda? Mało, no. No ja 38, a pan 8, to ja 30 mam na minus. Ale dorzuciłem trójkę, 3000 dorzuciłem przecież. No, do, 8 tak, tysięcy no, no za tak, 3 tak, koperty. Tak, nie, okej, okay, dobrze, dobrze, tylko to ja tutaj sobie też taki rachunek. Co pani na to, pani Katarzyno? Zapytam się Klaudynę, mogę? Proszę, oczywiście. Mamo, zawsze chciałaś wziąć koperty. Tak, tak. Zawsze chciałam wziąć koperty. Klaudyna ma rację. Klaudyna ma rację. Może wezmę te koperty? Czy nie? A jeszcze może trochę potargujemy? A jednak? No. No to ile? 8 za 3, mówię. 8 za 3, a ja mówię... 20 za 3. Nie klaszczą coś kiepsko. Bo czekali na moją reakcję, co powiem. No to może obrócimy te koperty, bo widz nie wie. Nie widzi, która jest która. Czy zostawiamy tak, jak jest? Dobrze, niech pan obróci. Albo ja, no wszystko jedno. Proszę. Czy tak, pani 20. Mało powiedziałam. Mało? Nie. 9000. Klaudynka, mogę? Proszę, proszę. A jest tam jakaś pychowa koperta? Jest jakaś pechowa, na pewno jest, Boże. Na pewno. Myślę, żeby wzięła jednak kupertę. Tak? No. Tak przyjechałam i tak mi tam nie zależy właściwie. Ha. Czyli? Co pani na moją propozycję? Nie no, propozycja godna rozważenia jak najbardziej. Nie mówię, że jest zła. Jejku, no... Nie no, ja wiedziałam, że tak będzie. Ja wiedziałam, że ja po prostu nie umiem podejmować decyzji żadnej. Uporządkujmy. Powiedziała pani 20. To była tak, pani ostatnia propozycja, tak. Prawda? Ja powiedziałem 9. Tak. I teraz pani kolej. Teraz ja mówię... Na przykład... I tyle, ile mamy lat? 18. 18, tak? Tak, bo Klaudyna ma tyle lat, podpowiedziała mi, no to tak mówię. Tak. 18000 pani mówi. Za 3 koperty. Pani Kasiu, koperty jednak są pani. To za drogo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak grała pani Katarzyna. Ja tylko przypomnę, że cały czas trwa konkurs, w którym ktoś z was dziś wygra 3000 zł. Aby mieć na to szansę, należy wysłać SMS o treści
gra pod numer 73550, wtedy, kiedy na ekranie pojawia się zegar odmierzający 30 sekund. A ja teraz do gry w ciemno zaproszę osobę, która jako druga odpowiedziała na moje pierwsze pytanie. Gra z numerem 15, proszę bardzo. Witam panią. Proszę na górę do mnie tutaj. Zapraszam na fotel zwycięzcy. Proszę nam się przedstawić, powiedzieć parę słów o sobie. W ogóle to witam serdecznie. My także. Nazywam się Jolanta Gruszczyńska i jestem z Gorzowa Wielkopolskiego. Interesuję się fotografowaniem, chociaż amatorsko. Lubię przyrodę, zwierzęta. Kocham stare samochody. A? Mam psa, owczarka kaukaskiego, kota. No i męża, tak? Męża też. No to właśnie widzę. Tak, mąż? Tak. Jak ma na imię mąż? Jak ma na imię? Czesław. Panie Czesławie, witamy. Witam. Pani Jolanto, koperty gotowe. Poproszę za chwilę, aby pani wybrała 5 z 50. Możemy zaczynać? Możemy. To zaczynamy. Ma pani już upatrzone numery? Jedną może tak. Jedna będzie znacząca, tak? A dwie, a cztery przypadkowe? Znacząca. Ja myślę, że ona mi... Tak jakby mi... Może mi pomoże w ogóle. Wie. Jeszcze mężowi zawiążemy oczy na wszelki wypadek. Dobrze, możemy zaczynać. Proszę. Pięć. To znacząca jest? Piątka to są... To jest data... W ogóle dzień urodzin mojego taty, którego nie ma, ale myślę, że jest ze mną tutaj i pomoże mi na pewno. Dobrze, piątka, dalej. 21, 37, 43. Co tu jeszcze wybrać? Jeszcze jedno. A mogę jedną w ogóle liczbę wykreślić? Czy już się nie da? Już to, co tak, wybrałam. Którą? Tak? Tej 21 nie chcę. Proszę, to nie będzie koperty z numerem 21. I co tu dać? Dajmy 11. Dobrze, czyli tu będzie 11 zamiast tamtej, to jeszcze jedna. Jeszcze jedna. A 11 coś znaczy, tak? Nie, nie znaczy jakoś tak. Nie jestem 21, bo to oczko. A, dobrze. Po co mi oczko? To jeszcze jedna. 14. I koperta z numerem 14. Proszę o kopertę. Porządku. Panie Krzysztofie? Tak. A zanim się zabawimy, to... Mogę... Grę w ciemno. Tak, grę w ciemno, to mogę coś powiedzieć? Proszę. W ogóle mam dla pana niespodziankę. Fajnie, co to takiego? Mój mężu, mogę cię prosić? Panie Krzysztofie, tak? Przywieźliśmy dla pana maskotkę. Jest to nasz Gorzuś. Ja jestem z Gorzowa Wielkopolskiego. Tak. To nie jest ode mnie, tylko to jest od wszystkich gorzowian. Dla mnie. Tak, bardzo proszę. Kochani gorzowianie, bardzo wam dziękuję za tą piękną maskotkę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Panie Krzysztofie. Tak? Mam jeszcze jedną maskotkę. Ale ja powiem, to jest też dla jednego pana, ale aha, powiem, że ta maskotka... Powiem dla kogo na końcu, dobrze? Dobrze, proszę bardzo. To będzie ze mną, tutaj może mi przyniesie szczęście. Tak, to usią... Aha, to na końcu, tak? Dobrze. Tak, czyli na końcu powiem dla kogo to jest, żeby pan przekazał. Tak? A ten będzie ze mną tu prowadził. Tak, oczywiście. Dobra. Cóż, zaczynamy, prawda? Pierwsze pytanie dla pani Jolanty. Proszę bardzo. Wodzem armii którego starożytnego mocarstwa był Hannibal? Która koperta?
czternastka. Proszę. I mamy takie warianty. Sparty, Kartaginy, Persji, Rzymu. Ja jestem ciekawa, czy mąż wie. Jak taki mocny. Wie pan czy? W historii. Dałbym żonie, niech żona mówi. Znaczy nie wie. Nie wie, no. Dokładnie. C. Persji. Tak. Odpowiedź B. Kartaginy. Mm. Zresztą pod jego wodzą omal nie zdobyli Rzymu Kartagińczycy. Czternastka do niszczarki. Dobrze, pierwsza zniszczona, ale jeszcze cztery do wzięcia. Kolejne pytanie w grze. Jak nazywa się rodzaj drzew lub krzewów, do których należą wiklina i iwa? Która koperta? 37. Proszę bardzo. I mamy takie warianty. Olchy, brzozy, graby, wierzby. Czy możemy znowu spytać męża? Pewnie będzie wiedział, na pewno. Który wariant na palcach poproszę? No nie mam pojęcia, ale strzelę. Wie czy nie? Nie wie. Brzozy. A pani pamięta pani, nie, ja myślę, że wierzby. Wygląda? Tak, ona jest taka cieniutka, wierzba też ma cienkie. Powiedzmy D. No właśnie, D, wierzby. Jedna wygrana, trzy jeszcze do wzięcia. Czytam kolejne pytanie dla pani Joli. W którym roku zadebiutował na olimpiadzie Władysław Komar? Tu do męża zaraz sprawdzimy. Mm-hmm. Która koperta? Daliśmy tą piątkę. Piątka? A nie, on sam. Dziękuję. I teraz mamy takie warianty. 1960, 1972, 1964, 1968. Niech pani nie patrzy na męża. Okay. Proszę, panie Czesławie, tylko na palcach warianty. Nie jestem pewien. Będzie wstyd jako sportowiec. A wie czy nie wie? Ciekawa jest pani, czy wie, tak? Uh-huh. A pani? Wiem. Mąż nie wie. Ja tam podam... Władysław Komar. Ja podam 70... B, 72. Nie. To było Tokio. Który to rok? 64. Mm. Odpowiedź C. Piątka. Do niszczarki. Mm. Mam jeszcze dwie koperty. Przedostatnie pytanie przeczytam tuż po przerwie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak poradziłbyś sobie jako uczestnik teleturnieju Gra w Ciemno? Teraz masz szansę. Pobierz grę na swój telefon komórkowy. Wyślij SMS o treści gra na numer 76550 i sprawdź, jak to jest wygrać 100 tysięcy złotych. Witamy ponownie, oglądają państwo Grę w Ciemno. Ja tylko przypomnę, że cały czas trwa konkurs, w którym ktoś z was dziś wygra 3000 zł. Aby było to możliwe, należy wysłać SMS o treści gra pod numer 73550. Wtedy, kiedy na ekranie pojawia się zegar odmierzający 30 sekund. A my wracamy do Gry w Ciemno. Przedostatnie pytanie dla pani Joli. Jaki kolor włosów miał według tradycji Judasz? Która koperta?
43. Czarny, blond, rudy, był łysy. Odpowiedź C, rudy. Tak jest. Do tej pory rudzi cierpią. Niestety. Prawda? W porządku, dwie koperty wygrane. To jest jeszcze koperta z numerem 11. Ostatnie pytanie w dzisiejszej grze. Jaki kolor mają kwiaty paprotki zwyczajnej? I warianty są takie. Czerwone, białe, nie ma kwiatów albo żółte. Paprotka kojarzy mi się w ogóle bez kwiatów. A... Może to jakieś podchwytliwe, ja nie wiem. C, nie ma kwiatów. Paprocie kwitną jedynie w baśniach. Bardzo dobrze. C, nie ma kwiatów. Proszę koperty. Proszę bardzo. Oto koperty, które pani wygrała. Pani Jolanto, czy chciałaby mi pani sprzedać te koperty? Jak się zaczyna. A jak powiem, że nie? No to pani weźmie koperty. Aha. To są pani koperty. Okej. Okay. Chyba, że mi pan coś... Nie, a może tak. Biorę po 10 tysięcy z każdej koperty i słucham pana. Brawo, oglądała pani awanturę o kasę, super. Jeszcze mówiłem czasem, słucham badawczo. Aha. Słucham badawczo pani propozycji. Ja tak myślę, tak grosz do grosza i będzie kokosza. O, może tak. To co, jednak pani chce sprzedać, czy tak. Nie? Tak. Tak. Za ile? 30 tysięcy. 30 tysięcy? Aha. Tak? Ja mogę dać za te 3 koperty po 1000 zł. Nie, 3000 za mało, panie Krzysztofie. Potargujmy. Mało? No. 3000? Mało, mało. Potargujmy się. 4. Nie, to ja w ogóle nie myślę, że 4, nie. Panie Krzysztofie, no zaczęliśmy. Ja mówię 30, a pan mówi 4. Mówiłem 3 przecież. Pani nadal, pani 30. Ja 4, pani 30. Aha, ja mam obniżyć trochę, rozumiem. I mocno, trochę. Mocno? Trochę, mocno. Mocniej, mocniej, no, mocno, mocno, mocno. Proszę, pani Olu. 25. 5 dam. Za te 3 koperty. A może tak, a może mi pan podpowie coś? Czy tam jest minus 100%? Czy tam w ogóle jest jakiś minus? O. Nie podpowiem. Nie podpowie pan? Ja zejdę. 20. Ktoś powiedział, że ma pan ładne oczy, ale spytałam się, jaki kolor? No ładne. Ale to fakt. Nie, teraz sekundkę. Zostawmy oczy, teraz gramy na moich warunkach, dobrze? Dobrze. No dobrze. Proponowałem 5 tysięcy. Mhm. I teraz zobaczymy, czy pani zejdzie w dół ostro. Chciała pani wiedzieć, czy jest ten minus, prawda? Tak. Jest. Mhm. O, teraz mam zejść ostro. Zdradziłem najważniejszą rzecz, prawda? Bardzo ważną. No, to teraz słucham pani propozycji. Ostro w dół. No to ostro. Pojadę bardzo ostro. 10 tysięcy. Już lepiej. Ale to ja już pojechałam naprawdę bardzo ostro. 10 tysięcy. Ja, 3 koperty. Pani Olu, to ja zaproponuję jeszcze tak. 5 tysięcy, tak jak proponowałem. Mhm. I 2 koperty dla pani. Jedna dla mnie.
Ma pani szansę pozbyć się tego minusa. A zapytamy męża? Proszę. Gdyby mi przyszło decydować, to ja bym dał panu te 3 koperty, bo i tak ciągle słyszę w domu o panu. Jestem porównywany, także... I wziął 5000. Ja przepraszam, ja zamiast... Z gestem, dałbym panu z gestem 3 koperty, wziął 5000. Chyba, że pan będzie chciał jeszcze coś dołożyć od siebie. To też z gestem. Ja go w ogóle nie słucham. Cieniutki w negocjacjach, tak? Tak, w ogóle. No, zawsze sami tak... pogadajmy. Tak. To co? 5 i 2 koperty dla pani. Dobra. No niech będzie. Tylko, że ja mam wybrać. 5000 poproszę do studia. Mamy 5000, 3 koperty, z tych 3 2 będą pani, 1 moja. Które pani sobie wybiera? 11 dla mnie. Proszę. I która? 43. I 43. 37 dla mnie, tak? Tak. Zostawiamy, tak? Panie Krzysztofie, tam jest taki duży minus, ten taki największy. Taki największy. W tej jednej kopercie? Malutki. Malutki minusik? No, minusik malutki, ale liczba może być duża. Zostaje tak? Nie wiem. Zostaje tak? Możesz rzucić na męża to. No właśnie. Prawda? Zostaje Panie tak? Panie Czesławie? Co wybierasz? To może jeszcze troszeczkę tak... Podyskutujcie. Dyskutujemy. Mogę jeszcze zrobić tak. Mhm. Żeby zmniejszyć pani ryzyko, może mi pani oddać jeszcze jedną kopertę. Ale wybierze pan? Nie pani. Chyba, że pani nie chce oczywiście. To zostajemy tak, jak jest. Ja nie myślałam, że tutaj tak będzie. I wiedziałem, że tak będzie. Panie Krzysztofie, niech pan Bo jak pani ma 2 koperty, jest większe ryzyko, prawda? Tak. No właśnie. Może się pani pozbyć jednej koperty. Dobra, coś tam wybierzemy. Ha. 11 dla pana. Proszę. Czyli dla pani 43 i 5000. Mhm. Może zróbmy tak. Tak. Zobaczmy, co jest w 11. Zobaczmy. Proszę. Zero. Do niszczarki. A wie pani, dlaczego sprawdziłem teraz 11? Pamięta pani, co było na początku? Wybierała pani kopertę 21, po czym wycofała ją i zamieniła na tą właśnie 11. Ale ciekawe, co tam było. Dlatego chciałem, żeby pani otworzyła teraz. Na to 0 pani wymieniła. A teraz jest... I teraz mamy 2 koperty, no prawda? Właśnie. Zostawiamy tak, czy zamiana? Zamieniamy. Pani musi zdecydować. Zamieniamy. A zamieniamy? Proszę. Zostaje tak? A jeszcze raz zamieniamy, tak? Możemy? Ja pani chcę, proszę. Bardzo proszę. Jeszcze raz zamieniamy. Proszę. Pan mnie tu wymieszał, to ja trochę pana. Jest w porządku? Jest w porządku? Mąż już się spocił. Nie wiem, ja bym jeszcze to sprzedał panu. Którą? Ale tam nie którą? Umiesz... Tą, która żonie została, ale nie chcę, jak żona tak twierdzi, że tak jest, niech spróbuje, ale ja jeszcze bym tą, która żony nie została, próbował panu sprzedać za jakieś pieniążki. Ile pan da za 43 kopertę? Czyli chce mi pan sprzedać kopertę 43, pani. A jak tam jest minus? Dlatego chcę ją sprzedać.
A jak tam jest więcej? No więc właśnie, to z pana punktu widzenia, z mojego, to ja mogę ją wziąć za darmo. 5000 zostaje dla pani. Kobieta zmienna jest. No, czyli? Ryzykujemy. Ale jaki wariant pani biera? Biorę 43. Kopertę. I 5000. Na pewno? Na pewno. Otwieramy kopertę 37. A jeszcze możemy się zamienić? Możemy, to pani decyzja. No. Może niech zostanie ta koperta już. Dobra. Zostaje? Zostawiamy kopertę 43. 5000. I 5000. Ostateczna decyzja. Tak. Otwieramy 37. Proszę. Na pewno? Czy... O! Okej, może pani zamienić. Jak pani chce. Nie, no zwariuję tu. Co pani zrobi, pani Jolu? Otworzę. Chce pani otworzyć, wszyscy, tak? Dobrze, to jest moja koperta. Otwieram. Nie cieszy się pani? Cieszę się bardzo. To nie szarki, to jest moja koperta. Otwieramy pani kopertę, czy nie? Wiemy, że nie ma minusa. Otwieramy. Proszę. 5000 w gotówce i w kopercie. Pięć tysięcy. W sumie 10000. Gratuluję, ale pani Jolu, to jeszcze tajemnica wieczoru. Tak. Drugi ten papuk. Panie Krzysztofie, ja bym bardzo prosiła, żeby pan przekazał naszego Gorzusia jeszcze dla pana reżysera Okiła Hamidowa. Bardzo proszę. Chodź, Iwonko, teraz zaniesiesz do reżyserki. Serdecznie pozdrawiają gorzowianie. Już wędruję. A ja pani gratuluję. W sumie wygrała pani u nas 10000 zł. Dziękuję bardzo. Było miło, dziękuję. Dziękuję ślicznie. Ja państwa również zapraszam do zabawy w grze w ciemno. Aby tutaj usiąść na tym fotelu, należy wysłać SMS pod numer 75 550, treści wpisując hasło start. Do zobaczenia.